Ja chcę, ponieważ mówię cały czas o Duchu Świętym i dzisiaj dalej będę o tym mówił i chcę dzisiaj kontynuować to, co powiedziała Asia, o tym, co to znaczy być z Bogiem i w jaki sposób my funkcjonujemy realnie będąc z Bogiem. Pod koniec czerwca, 29 chyba, wypadały nam jeszcze taki moment, kiedy mogliśmy zrobić ostatni raz w tym roku szkolnym warsztaty prorocze i studium słowa. Ja ich nie zrobię, ponieważ zakończę je już teraz w sobotę, a zrobię studium, takie warsztaty na temat modlitwy. I ja zachęcam, żeby każdy z was, kto sobie życzy, żeby był na tych spotkaniach, ja wam pokażę, jak się modlić. Ja wam pokażę, jak ja się modlę. Ja wam pokażę kilka modeli modlitewnych. I być może wiele z tych rzeczy będzie dla was rzeczą zupełnie nową, a może nie. Ale może tak być. Bo teraz jak byliśmy zagadką i tam sobie modliłem się rano, to kiedy powiedział, pokażesz ludziom, jak się modlić. Bo ja nauczyłem się modlić. To ja cię nauczyłem. Mnie Bóg nauczył się modlić. To, co ja robię w modlitwach, to mnie nikt tego nie nauczył. Nikt. Ja nigdy nie zobaczyłem tego u innego człowieka. W ten sposób, jak ja funkcjonuję. Chcę się z wami tym podzielić. Chcę wam to zaprezentować. A teraz chcę mówić o byciu z Bogiem. Ewangelia Marka 3,14 mówi, powołał ich, żeby z Nim byli. Co ciekawe, słowa żeby nie ma w oryginale. Zostało dopisane przez jakiegoś skrybę, który nie wiem, czemu to dopisał, już nie wnikam, ale dopisał. Jest napisane, powołał ich, z Nim byli. Powołał ich, z Nim byli. Taki jest zapis oryginalny. Jakiś skryba tam wsadził aby, czy też rzekł. W oryginale brzmi to w ten sposób. I postanowił ich 12, z Nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangelię i żeby mieli moc wyganiać diabła. Taki zapis znaleziono. I postanowił ich 12. Z Nim byli. A iżby je wysłał kazać Ewangelię i żeby mieli moc wyganiać diabła. Taki jest zapis. Ciekawy zapis. Ciekawe jest połączenie sformułowania powołał ich tak jakby bezpośrednim efektem powołania było stałe bycie z Nim. I nie ma tam żadnej przerwy. Nie ma tam powodu, dla którego mają z Nim być. Nie żeby Go kochać, nie żeby On ich kochał, nie żeby sobie relacje tworzyli. Tam jest coś takiego jak wdech i wydech. Wdech i wydech. To jest naturalna rzecz. Powołał ich, z Nim byli. Kropka. Nie ma powodu, żeby z Nim byli. Nie ma powodu. Jest to efekt powołania. Chrześcijanin, czyli odrodzony z Bożego Ducha człowiek, jest predysponowany do bycia z Nim z automatu. To się jedno z drugim równa. Rozumiecie? Jedno z drugim się równa. Pokażę teraz wam ten zapis z Nim byli. Z. To słowo, greckie słowo meta. Wśród, między, razem. Nim to autos pierwszej osobie liczby pojedynczej, samo, on ten sam. Byli to jest jedna grecka litera tutaj w oryginale zapisana. W ogóle to też jest ciekawe, nie ma zapisu byli. W ogóle tam, tylko tam jest omega napisane. Jedna litera, omega. Ostatnia litera greckiego alfabetu. Takie coś tam jest. I w tej składni
To jest taka, oni to traktowali jak taką formę czasownikową i oznaczało być, istnieć, żyć na zawsze. Tam omegi stawiali. Takie, to tak się u nich robiło. I oni, tylko oni to rozumieli. I te sformułowanie, z nim byli, w najczystszej postaci przy nim, osobiście wśród nich zaistniał. Osobiście autos wśród nich zaistniał w systemie absolutnego początku, końca wszystkiego. Czyli powołany to ten, który z automatu wchodzi w relację z Bogiem taką, że Bóg staje się centrum jego życia. Z automatu. Tego się jakby nie szuka, do tego się nie doprowadza, do tego się nie dochodzi. Rodzisz się z Bożego Ducha i w duchowej rzeczywistości Bóg staje się centrum. Centrum. Jedynym centrum. Jedynym punktem odniesienia. Jakby wszystko inne przestało istnieć, a On staje się ostatecznym punktem odniesienia. Ostatecznym punktem odniesienia. Czyli to, co na zewnątrz jest, przestaje mieć co? Jakiekolwiek znaczenie. To, co jest dobre, to, co jest złe, to, co prawe, to, co bezprawne, przestaje mieć znaczenie. Bo kiedy On, autos, staje się tą omegą, tym ostatecznym sensem, celem, centrum, to wszystko inne milknie. Rozumiecie? To jest troszkę tak, jak w stado kundli wszedłby jakiś czempion z błyszczącymi medalami. Natychmiast wszystkie oczy będą skierowane na niego. Te kundle staną się szare. Rozumiecie? To wszystko przestanie mieć znaczenie. To tak jak gwiazda gdzieś idzie. Rozumiecie? Gdzieś się pojawia jakaś gwiazda hollywoodzka, nagle pisk, wszystkie oczy tam. Już nie warto się, gdzie jest Bogu. Tam gwiazda się pojawiła, gwiazda. To słowo to oznacza, z nim byli, osobiście wśród nich zaistniał. Zwrot ten określa skutek tego, że uczniowie Jezusa wiernie zebrali się wokół Niego, a przebywanie z Nim uznali za priorytet swojego funkcjonowania. Oni uznali, że to jest ich priorytet. Powołał ich 12, aby z Nim byli. Czyli On w ogóle ich powołuje i On mówi, a po co Ty nas powołałeś? A On mówi, po to was powołałem, żebyście ze mną byli. Rozumiecie? Po to. Aha. I oni się z tym zgadzają i zaczynają budować swoje życie wokół Niego. Uczeń Chrystusa to jest ten, który nie zadaje pytań. Po co? Dlaczego? Czemu? Duch Święty w Tobie to ten Bóg, który powołał Cię, abyś z Nim był. I Duch Święty, posłuchaj, teraz Ci powiem ważną rzecz. Duch Święty to jest ten, który osobiście zaistniał wśród Ciebie. I tenże Duch Święty porusza się tylko w kategoriach komunikatów, które polegają na tym, że Ty w 100% decydujesz się skoncentrować na Nim, albo, posłuchaj mnie teraz, nie posiadasz z Nim relacji. A to, co twierdzisz, że posiadasz, to nie jest relacja. Tylko wymysł naszego cudownego, boskiego mózgu. Mamy cudowny, przez Boga stworzony mózg, który jest w stanie wygenerować wszystko. Wszystko. Mamy takie mózgi, ludzie, rozumiecie? Możemy wygenerować wszystko. Dlatego chrześcijanie masowo generują tak zwaną relację z Bogiem, gdzie Boga nie ma w centrum ich życia. I oni mówią, Pan mi powiedział, słyszałem od Pana, Duch Święty mi objawił. Ja mówię, weź. Przecież Pan nie jest w centrum twojego życia, bo tyś nie niewolnik pański. Ale On mi powiedział, a najlepiej jak jeszcze raz słyszę, do mnie od zawsze Bóg mówił. Ja pytam się, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha? Uff.
Ale do mnie zawsze Bóg mówi. Bóg do ciebie zawsze mówi. Ty uważasz, że Bóg do ciebie mówi. Że Bóg do ciebie mówi. Ostatnio w kamarecie z Agatą użyliśmy. W czasie wojny się nie odzywa, uważasz, że teraz będzie relacji szukał. Ludziom się zdaje, że on relacji szuka. Bóg nie szuka relacji z ludźmi. To ściema, to herezja. To prowadzi do tego, że ludzie generują sobie głos Boga. I mówią, Pan mnie prowadzi. Ja mówię, głowa twoja cię prowadzi. Masz zryty belet. I mówi, że prowadzi cię Pan. Nie jesteś niewolnikiem pańskim. Nie prowadzi cię Pan. Bo Pan tylko niewolników prowadzi. Tylko tych, dla którego On jest centrum. Ludzie, to jest Bóg. To Bóg. To nie jest popierdółka, która stoi z boku i mówi, porozmawiaj ze mną, bo jestem taki samotny. On nie dzwoni na telefon zaufania i nie mówi, że ma trudny czas. Rozumiesz, co to jest? Bóg nie szuka relacji z człowiekiem. Bóg nie szuka relacji z człowiekiem. Wbij to sobie do głowy, Kościele. Bóg nie szuka relacji z człowiekiem. 2000 lat temu Bóg powiedział ostatnie słowo do ludzkości. Tym słowem jest Jezus Chrystus. Od tamtej pory Bóg milczy. I mam na to dowody. Nie ruszył palcem w czasie Holokaustu. Tak? Jak Stalin wymordował 20 ludzi, to nie ruszył nawet drugim. Jak pedofile gwałtują dzieci, to nie rusza palcem. Zgadza się? Trudno to brzmi, tak? Ale takie są fakty. Bóg nie komunikuje się ze światem. On dał Jezusa Chrystusa. I tylko człowiek, który postawi Jezusa w centrum życia, będzie miał relację z Bogiem. Każdy inny człowiek nie będzie miał relacji z Bogiem. A to, co słyszy, to wymysł jego wyobraźni, stymulowany przez demony. Dlatego Kościół jest w stanie, w jakim jest. Dlatego Kościół jest w stanie, w jakim jest. Dlatego 90% proroctw nadaje się od tego, żeby okant tyłka podniósł. A rozumiecie? Mówię wam dziś o tym, co to znaczy osobiście wśród nich zaistniał. Osobiście wśród nich zaistniał. Osobiście. Oni zdecydowali się na to, żeby z nim być. Nie, żeby coś zrobić. On ich nie powołał, żeby coś zrobili. On wiedział, że jeżeli ich głowy nie zatrybią tego, że on musi być w centrum, to oni nic nie zrobią jak należy. Oni wszystko zrobią byle jak. Byle jak. Byle jak. I potem całe tragedie Kościoła rozbijają się o to, że ludzie schodzili z tej drogi bliskiej relacji z Bogiem. Schodzili z tej drogi. I błądzili. Rozumiecie? Popełniali błędy. Całe systemy popełniały błędy. Dzisiaj mamy kultury całe religijne. Kultury całe. Które mówią tak, my jesteśmy głosem. Bóg do nas tak powiedział. Nic ci Bóg nie powiedział. Nic. Oni musieli być z Nim, żeby Duch Święty mógł działać przez nich i uwalniać swoją moc. Przebywanie z Bogiem na poziomie bliskości z Duchem Świętym powoduje, że Bóg działa sam przez ciebie. Rozumiesz to? Przebywanie z Bogiem na poziomie relacji duch-duch powoduje, że Bóg sam działa przez ciebie. On sam działa przez ciebie. Sam działa. Ja na początku mojej służby się spinałem na różnych rzeczach. Patrzyłem, że jak się kogoś modlę, to co ja będę czuł, co tam się we mnie dzieje, jak płynie moc. Rozumiecie, o co chodzi? Zawsze uważałem, że muszę mieć jakieś słowo. Ja dzisiaj nic nie muszę mieć. Dzisiaj Bóg działa przeze mnie. On działa przeze mnie. Im ja bliżej jestem Niego, czyli im bardziej moja dusza jest zorganizowana wokół tego czpienia mojego ducha,
tym bardziej On sam działa przeze mnie. Rozumiecie to? Tu nie ma żadnej spiny. W tym wymiarze chrześcijaństwo jest łatwe. 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 Nie musisz się wytrząsać nad kimś, żeby go uzdrowić. Starczy, że go oplujesz. Rozumiesz? Ale żeby go opluć w wierze, to musisz być blisko z Nim. Blisko z Duchem Świętym. Wtedy idź i pluj. Rozumiesz? To na tym rzecz polega. Sformowanie... A. Tego jeszcze poruszę. Dwóch ludzi wam pokażę. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:24. Henok chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż Bóg go zabrał. Taki tekst jest. To sformułowanie chodził z Bogiem, oprócz tego miejsca, pojawia się tylko jeszcze w jednym miejscu Pisma Świętego. W pierwszej Księdze Mojżeszowej 6:9. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Dwa razy tylko w Piśmie Świętym się to objawia. Noe chodził z Bogiem i Henoch chodził z Bogiem. I to jest bardzo ciekawe. Chodzenie z Bogiem, przebywanie z Nim sprawia, że znikamy w Bogu. Co się dzieje? Henoch chodził z Bogiem i go wcięło. Zdematerializował się. Wiecie, ludzie czytają to jako baśń. W ogóle wielu chrześcijan, jak zapytasz, czy wierzysz, to każdy wszystko wierzy, bo wszyscy wierzą w to, co w Pismie jest napisane, to każdy w to wierzy. Nie? Teoretycznie. Ale gdy się głębiej nad tym zastanowisz, że człowiek sobie chodzi z Bogiem i w pewnym momencie się dematerializuje, rozumiesz? To jest szok. Noe, który chodził z Bogiem, on też w pewien sposób znika z systemu tego świata. Wręcz świat znika z przestrzeni życia Noego. Zauważyliście to? Tamten chodził z Bogiem i zniknął. A w ogóle najlepszy jest numer, że facet miał już blisko 500 lat, ten Henoch. Żona, dzieci, święci, wnuki, prawnuki, cała ekipa. On jest takim patriarchą rodzinnym. Rozumiecie, o co chodzi? I on sobie w ogóle chodzi z Bogiem w tym wszystkim. I wreszcie 500 lat tak chodzi, wziął, zniknął któregoś dnia. Wyszedł i poszedł, i poszedł, i nie wrócił. I Noe chodził z Bogiem, rozumiecie? W ogóle zastanawialiście się kiedyś nad Noem? Bo my to dzisiaj sobie oglądamy filmy, czytamy Biblię, a Noe nie miał nic. Nic Noe nie miał, nic nie miał. Noe nie miał żadnej Biblii. Noe nie miał nic. On musiał uwierzyć w to, że spadnie deszcz. A najlepszy numer na świecie to jest taki, że jeszcze nigdy na ziemi deszcz nie padał do tej pory. Nigdy. Bo Słowo Boże mówi, że do tej pory ziemia była zraszana od spodu. Na ziemi nie padał deszcz. Stąd też później sytuacja, że Noe się upił. Ponieważ w związku z tym, że nie padał na ziemi deszcz, nie było procesów gnilnych. Noe zawsze lubił sok z winogron, nastawiał go sobie i pił. Ale któregoś razu, później po potopie, nastawił sok z winogron i on sfermentował. To się Noe schlał. Noe nie zrobił sobie wina, żeby się nachlać. Noe zrobił sobie sok z winogron, który zawsze robił. Od setek lat se robił sok z winogron. Tylko teraz on sfermentował. Bo nastąpiły procesy fermentacyjne na ziemi, a ich nie było. Bo na ziemi nie padał deszcz. I teraz bardzo proszę, dla nas deszcz to jest norma. Wchodzimy do internetu, o, pada deszcz. Jutro. Ale Noe nie wiedział, co to deszcz. Nie znał słowa. Gdybyś usłyszał takie słowo, śpisz i słyszysz takie coś. Kupisz smokofilomidankę. No co właśnie? Pierwsze pytanie, budzisz się, co? Co to jest smokofilomidanka? Nie pytaj co, tylko kup. Paweł powiedział, usłyszałem niewypowiedziane słowa. Noe nie wiedział, co to deszcz. Ale Noe chodził z Bogiem. I jak Bóg powiedział, Noe, spadnie deszcz, to Noe mógł zapytać, Panie, z czym to będzie związane?
I Bóg mógł powiedzieć, ziemia napełni się wodą, Noe, trzeba zrobić łódź. Czy wy w ogóle wiecie, gdzie mieszkał Noe? Tam nie było łodzi. Noe nie wiedział, co to łódź. Tam się nie pływało. A on powiedział, co to jest zrobić łódź. I Bóg mógł powiedzieć, ja ci powiem, dokładnie wytłumaczę. I przez kolejne kilkaset lat mu tłumaczył. Czy egzegeci są zgodni, że w snach, bo inaczej nie był tego w stanie przyjmować, bo był martwego ducha. I trzeba było go uśpić, jak przy dobrej operacji, żeby mu władować program. Rozumiecie? Ale w jednym i w drugim przypadku i Henoch i Noe chodzili z Bogiem. Co to znaczy? Oni byli blisko. Jakie skutki? Skutki były takie, że oni w tym Bogu się do tego stopnia zanurzyli, że świat przestał dla nich istnieć. Chcesz, żeby świat przestał istnieć dla siebie? Chcesz, żeby świat nie mógł cię dotknąć? Musisz chodzić z Bogiem. Jeżeli człowiek nie chodzi z Bogiem, jeżeli człowiek nie jest blisko z Bogiem, to świat wpływa na niego. Świat wpływa na ludzi, którzy nie są blisko z Bogiem. Grzech wpływa na ludzi, którzy nie są blisko z Bogiem. Chodzenie z Bogiem spowoduje, że znikniesz w Bogu. Zjednoczenie zaczyna być doświadczalne. Wszyscy wiemy, że jesteśmy zjednoczeni, ale tu zaczyna być doświadczalne. Znikamy dla grzechu, demonów, świata, cielesności. Znikamy. Znikamy. Kiedy ja się modlę, to diabeł mnie nie widzi. Kiedy ty się modlisz, to diabeł cię nie widzi. A jak się nie modlisz, to cię widzi. Ludzie nie rozumieją zasad, które panują w duchowości. Chrześcijanin myśli, mogę grzeszyć i nic mi się nie stanie. Ja mówię, przecież jesteś namierzony. Snajper cię namierza właśnie. Snajper, wystawiłeś swój zakłuty łeb i zaraz cię odstrzeli. Właśnie dałeś znak, że jesteś. Dałeś znak. Pociągnąłeś za wstążeczkę. Otworzyłeś okienko. Dałeś znak. A wystarczy się nie modlić i ciągle będziesz pociągał za jakieś wstążeczki. Ciągle. I będziesz przepraszał za swoje grzechy. Rozumiesz? I na chwilę się okienko zamknie, ale za chwilę znów pociągniesz. Rozumiesz? Bo głupota jest jak zaraza. Ona cały czas wraca. Cały czas wraca. Wyleczysz się z głupoty, zaraz infekcja z powrotem. Dlatego musisz się modlić, być blisko. Przebywanie z Bogiem doprowadza człowieka do tego, że naturalność przestaje mieć na niego haki. Naturalność przestaje mieć na Noego haki. Rozumiecie? Bliskość z Bogiem u Noego spowodowała, tak jak mówiła ostatnio Basia, że Bóg zamknął za nim drzwi do arki. Zamknął Pan drzwi. Sam Pan powiedział stop naturalności. No, wyruszaj. Reszta nie ma znaczenia. Tam się topili ludzie. Topili się ludzie. Na tym filmie Noe to jest fajnie pokazane, gdzie ludzie topią. A arka miała płynąć. Niech świat się topi, a twoja arka ma płynąć. Nie jesteś humanistą. Nie wyławiaj tych za arki, bo zrobią ci bunt i rebelię. Tak się nie żyje. Jak się chodzi z Bogiem, to arka ma płynąć. Bo Pan zamknął drzwi do arki. Jak Pan zamknął drzwi do arki, to się nie wyławia i nie wprowadza na arkę. Rozumiecie? Bo drzwi zostały zamknięte. Kiedy ja wchodzę w coraz głębsze życie modlitewne, tym bardziej ten świat przestaje być dla mnie w jakikolwiek sposób niebezpieczny. Przestaje. Przebywanie z Bogiem to bliska więź. To już nie tylko wiedza, to już doświadczenie.
Nie są to już jedynie też związki emocjonalne. To jest o wiele więcej. Przebywanie z Bogiem to szeroko pojęte życie modlitewne. Życie modlitewne, które jest bardzo, ono jest ogromnie rozbudowane. A jego podstawą jest komora. Komora uzdalnia nas do coraz głębszego i intensywniejszego bycia z Bogiem. Ona tego uzdalnia, to komora uzdalnia. Ludziom to Duch Święty mnie uzdalnia. Ja mówię, przestań opowiadać mi frazesy. Nie mów mi tego. Nie mów mi, że Cię Duch Święty uzdalnia. Mnie uzdalnia do wzrostu mięśni szereg hormonów, które posiadam. Tylko, że ja muszę iść i dźwigać te żelastwo, żeby to zadziałało. Rozumiecie? I muszę 250 gram białka dziennie zjeść. Rozumiecie? 250 gram białka. Żeby można było w ogóle się rozwijać. Bo jak zjem mniej, to się nie będę rozwijał i wszystkie te hormony w sobie mogą tam robić co chcą. Ja muszę zrobić robotę. Duch Święty to jest Duch codzienności. Połączony z Duchem Człowieka chce wpływać na każdy aspekt życia człowieka. I życie modlitewne zawiera w sobie każdy aspekt życia codziennego. Każdy aspekt. Nie ma czegoś takiego, jak coś mniej lub bardziej ważnego. Wchodząc w bliską relację z Bogiem, Duch Święty chce, abyś z Nim się dzielił każdym aspektem swojego życia. Twój aspekt to jego aspekt. Twoja sprawa to jego sprawa. Nawet drobne rzeczy. Drobne rzeczy. Drobne rzeczy. Drobne. Wstaję w niedzielę rano do kościoła. Modlę się. I od razu różne rzeczy mówię Bogu. Mówię, potrzebuję jak najszybciej znaleźć ubranie, które mam się ubrać. Chcę, żeby to było ładne i gustowne. Pomóż mi w tym. Ty jesteś esteta. Najlepszy na świecie. Pakuję moją walizkę. Mówię do niego, jesteś najlepszym pakowaczem walizek. Wiesz, że dzisiaj pakuję walizkę. Potrzebuję to zrobić szybko i sprawnie. Nie mam czasu na to. Duchu Święty, żebym się spinał godzinami na tym, co mam zrobić. Muszę to zrobić wszystko bardzo szybko. Bardzo szybko. Zapraszam Cię, Duchu Święty, do tych wszystkich robót. Do pracy Cię zapraszam, Duchu Święty. Do pracy. Do pracy. To jest życie modlitewne. Jemu o to chodzi. Ale takie coś może być możliwe tylko wtedy, kiedy masz z Nim bliską więź. Bo inaczej będziesz mówił Jemu pewne rzeczy, a pewne będziesz zostawiał. Kiedy Bóg jest w centrum, to nie zostawia się żadnej rzeczy. Żadnej rzeczy. Żadnej rzeczy. Jak Cię zaboli palec u ręki, to nie czeka się 30 sekund nawet. Tylko się mówi, Duchu Święty, palec mu zaboli. A to jest Twój palec. To Twój palec. Bo ja jestem Twoim niewolnikiem. Rozumiesz? Zadbaj o ten palec. To przez przebywanie z Nim uczymy się Jego. Ducha Świętego nie nauczysz się z zewnątrz. Ducha Świętego nauczysz się tylko przez przebywanie z Nim. Nie ma drogi takiej. Naucz mnie, jaki On jest. Ja Cię nie nauczę, jaki On jest. Ja Ci pokażę kierunek, w którą stronę masz się poruszyć. Kolejny aspekt bardzo ważny z Was, bo szukać. Życie chrześcijanina to poszukiwanie. Kto nie chce szukać, ten nie znajduje. I koniec. I nie ma czegoś takiego, że się nauczysz. Nauczysz się jakichś mechanizmów. Ale jeżeli ja na przykład mam gotowy mechanizm, przyjmę go, to dla mnie ten mechanizm ma stanowić odskocznię do głębszego poszukiwania, które ma mi przynieść sprawniejsze funkcjonowanie. Ja chcę jeszcze sprawniej funkcjonować w związku z tym.
Przebywanie z Bogiem to poddawanie Mu każdego aspektu. Duch Święty chce każdego aspektu. Każdego aspektu Twojego życia. Każdego aspektu Twojego życia. Wielu chrześcijan walczy, nie rozumiejąc, że muszą poddać ten element Bogu. Chcą załatwić jakąś sprawę i ją przynieść Bogu, powiedzieć, załatwiłem ją. Ale zrozum, że Boga nie interesuje to, że przyjdziesz i Mu powiesz, załatwiłem tą sprawę. Bo to nie jest Bóg, który rozlicza się z uczynków. To Bóg, który chce z Tobą współpracować. On nie chce, żebyś przyszedł i powiedział, już zmieniłem tą dziedzinę życia. On chce, żebyś przyszedł i powiedział tak, zapraszam Cię do tej dziedziny życia, która jest niezmieniona i chcę, żebyś ją zmienił razem ze mną. Jemu o to chodzi. Ludzie zaburzeni, szczególnie na poziomie odrzucenia i poniżenia, lecą do Boga jak do Ojca, tak? Przed którym chcą na coś zasłużyć. Przynoszą Mu laurkę i mówią, zobacz, zobacz, już jestem cierpliwy. Halleluja, dziękuję Ci za to, że jestem cierpliwy. Ile Ci to zajęło? 6 lat! Wow. Super. Pozwolę, że się podzielę z Tobą planem A? Tak, Panie. Chciałem, żebyś załapał to w miesiąc. Kiedyś chciałem, żeby mój naród w 3 tygodnie przeszedł do Kanaanu. W 3 tygodnie! Szli 40 lat. 40 lat szli. Przestrzeń, która mogła być pokonana w 3 tygodnie. Na piechotę. Wiecie czemu? Bo funkcjonowali o własnych siłach. O własnych siłach. Boga się zaprasza do każdego najdrobniejszego elementu Twojego życia. Boga się zaprasza do swoich grzechów. Religia nawbijała Ci do głowy takich rzeczy, że Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem na tej zasadzie, że Bóg nie grzeszy. Rozumiesz to? Ale On bardzo chętnie przyjdzie do najbardziej popieprzonego miejsca w Twojej głowie. Rozumiesz? I to nie założy rękawiczek. Skłonie rękami przyjdzie. Rozumiesz? On nie boi się, że się zarazi. Bo to Bóg. Jak trędowaty przyszedł do Jezusa, to Jezus go dotknął. A wszyscy... Dotknął trędowatego. Wiesz, czym oni musieli chodzić? Takie niekręcone w ogóle drewienko. Taką grzechotkę. Musieli mieć rozwichrzone włosy. Im się czesać nie wolno było. Jak zobaczyli rzymscy żołnierze, że jest uczesany, trędowaty, to go pobili zawsze dotkliwie. Musiał być roztrzepany, mieć grzechotkę i krzyczeć. Mam trąd, mam trąd! Jego trzeba było widzieć z paru metrów. Bo trąd się roznosił, rozumiecie? A tu przychodzi trędowany do Jezusa, a Jezus go dotknął i mówi, bądź zdrowy. Bóg też się dotyka najbardziej pochrzanionego miejsca w Tobie i mówi, bądź zdrowy. Wkłada rękę w to Twoje szampo, ale musisz Mu powiedzieć, chcę, żebyś to zrobił. To jest przebywanie z Nim. Taki jest Święty Duch. To jest Święty Duch. Święty Duch. Święty Duch. To jest Święty Duch. Święty Duch. Rozumiecie? Był przypadek, kiedy powstawało taka organizacja lata temu w Stanach Zjednoczonych, pomagająca ćpunom. I przyjęli kolejnego ćpuna i modlili się i pastor powiedział, nie chcesz więcej ćpać? A on mówi, nie chcę. Jesteś szczery w tym? Jestem w tym szczery. Idź i żyj. Wyszedł, od razu załadował sobie heroinę. Tylko nie zadziałało. Po raz pierwszy walnął sobie heroinę w żyłę. Nie zadziałała. Wrócił we łzach do ośrodka. I powiedział, pastorze, to nie działa, bo przecież się modliłeś ze mną. Chciałeś, żeby Bóg im kierował. Rozumiecie? Bo ty był jednym z najbardziej gorących, tak? Ludzi akcji w ogóle tej służby. Nie zadziałała heroina. Dożylnie podano. Bo zaprosił Boga do heroiny. Zaproś Boga do heroiny, a wszystkie opiaty zdechną. Ale nie próbuj przestawać brać heroiny. Nie przestawaj brać heroiny. Zaproś Boga do heroiny. Powiedz, przyjdź do tej strzykawki. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.
Bądźmy cierpki jak żyletka. Przyjdź, Duchu Święty. I on przychodzi. I wtedy go poznajesz. I stajesz się coraz silniejszy. Nie przez całe życie go tak zapraszasz. Nie. Ale przez takie działanie stajesz się coraz silniejszy. Bo poznajesz go coraz lepiej. Oto Święty Duch. Ewangelia Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Przebywanie z Bogiem to miłość w akcji. To jest miłość w akcji. Przebywając z Nim, nabywamy umiejętności bycia Mu posłusznymi. Jak się jest posłusznym Bogu? Przez przebywanie z Nim! A nie usiłowanie bycia posłusznym, aby z Nim być. Do Kościoła się nie wchodzi od zachrystii. Rozumiecie? On nie potrzebuje tego, abyś ty się spinał, aby być Mu posłusznym. On mówi, przyjdź do mnie nieposłuszny i powiedz do mnie tak. Jestem nieposłuszny, mam pochrzanioną głowę. Pomóż mi, no bo zobacz, co ja mam w tej głowie. Mam zryty beret. Proste prawdy do mnie nie docierają. Pomóż mi, Duchu Święty. I zacznij się do Niego modlić. I zacznij się modlić. I tak dzień w dzień, czy ci się chce, czy ci się nie chce. I tak dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. A zobaczysz, co się zacznie dziać na poziomie posłuszeństwa. Zobaczysz. Zobaczysz, co się zacznie dziać po tygodniu, dwóch miesiącu. Zobaczysz, co będzie po roku. Po roku tylko zobaczysz błysk prawdy, a od razu będzie bup. Jest ser. Uczymy się Go przez przebywanie z Nim. Posłuszeństwa też się uczymy przez przebywanie z Nim. Tak się dzieje. Jeśli przykazań przez moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, Ewangelia Jana 15:10, będąc Mu posłusznymi, zbliżamy się do Niego jeszcze bardziej. A więc to, co wypracujemy z Nim na poziomie posłuszeństwa, zaraz zapłaci levelem wyżej. Zaraz wyżej pójdziesz. Zaraz pójdziesz głębiej. On taki jest. Tak wygląda ta droga. To jest miłosna maszyna. Jak się to uruchomi, to jest petarda do końca. Tylko mocniej, tylko bardziej. Ludzie często mówią, co ja mam robić? Jak się tak mam modlić, jak mi mówisz? Ja mówię, idź się módl. Ale ja mówię, módl się w innych językach. Ale to co mam robić? Ja mówię, usiądź na czterech literach i módl się w innych językach. Mówię, ja nie wiem, czy mogę ci to prościej wytłumaczyć. A ile się mam modlić? Ja mówię, codziennie o minutę dłużej. Codziennie o minutę dłużej. Po prostu. Tak sobie powiem, codziennie się będę modlił o minutę dłużej. Ale ja tak nie czuję, żebym się wtedy skupiał. Bo się modlisz duchem, a nie rozumem. Rozumiesz te zasady? Modlisz się duchem, a nie rozumem. Coś wam powiem. Ja jak idę ćwiczyć, to ja mogę mieć w ogóle bardzo negatywny stosunek do tych hantli. Ale 15 kilo to jest 15 kilo. Czy ja się na nich skupię, mówię, wow, ale hankiel. Rozumiesz, o co chodzi? Czy jestem najarany na ten hankiel, czy też w ogóle nienawidzę tego hankla, ale jednak biorę go i jadę, to jest 15 kilo tak czy inaczej. I te 15 kilo spowoduje rozrost mięśnia. Oto proste prawa fizyki. Ja idę się modlić i ja się nie zastanawiam, czy się mogę tak skupić na Panu. Początki mojej modlitwy to były takie, że się modliłem, a filmy pornograficzne przelatywały przez głowę przez całą modlitwę. Rozumiecie? A że jestem zdrowy samiec, to miałem zwód podczas modlitwy. I pokutowałem, potem mówiłem, co ja mam. Modlę się i mam wzwód. Ja miałem takie dylematy życiowe. Wielu ludzi ma takie dylematy, tylko o nich nie mówią. Ja miałem takie dylematy, jak po takich modlitwach, to byłem gorzej się czułem niż przed modlitwą. A Duch Święty do mnie mówi, módl się nie ustawaj. Módl się nie ustawaj. Do przodu, Artur. Do przodu, Artur. Dawaj, dawaj, dawaj. Miesiąc po miesiącu filmy pornograficzne przestały istnieć w mojej głowie. Krok po kroku Duch Święty wypłukał wszystko. Wypłukał wszystko jak kwas.
Ale gdybym się wtedy wycofał, ja o tym nie mogłem nikomu powiedzieć. Bo ludzie, których znałem w tamtym czasie, rozumiecie? To by dla nich to było coś takiego w ogóle, jakby nie wiem co w ogóle, nasypał w ogóle siarki do ognia. Ale ja wiedziałem, że muszę iść w duchu. I szedłem w duchu. Rozumiecie? I on stawał się coraz bardziej silnym czpieniem we mnie. I ogarniał dziedzinę po dziedzinie. Myśl po myśli, emocje po emocji. Błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Błogosławiony, mówi Pan, kto się mną nie zgorszy. Kto się nie wycofa. Kto nie zrobi kroku do tyłu. Kiedyś na takiej konferencji byłem biznesowej i prelegent mówił, bankrutowałem kilka razy w życiu. Po każdym bankructwie klęczałem, mówiłem, Panie, następny interes będzie lepszy. Po trzecim bankructwie żona powiedziała do mnie, Ty nie możesz już być biznesmenem. Ty idź na etat. Ty nie możesz, rozumiesz, tak robić. Ty bankrutowałeś teraz. A on mówił, ja jestem biznesmen, kochanie. I ja zrobię biznes. Ja zrobię biznes. Rozumiecie? I kiedy to głosił, to był już milionerem. On się nigdy nie wycofał z wiary. Nigdy się nie wycofał. Chociaż mu nie szło. Modlitwa może nie iść. Bliskość może się rozwalać na początku. Może być jedna wielka degrengolada. Ale nie możesz się cofnąć. Bo powołam Cię, abyś z Nim był. On Cię po to powołał. To Twoje pierwsze powołanie. To tak jak oddech. Narodziłeś się z Niego i z Nim jesteś. Chodzenie z Bogiem to przeżywanie życia z Nim. Nie przed Nim, ale z Nim. Pierwsi ludzie, upadłszy, schowali się, bo żyli przed Nim. Wiecie, czemu Adam z Ewą się chowali po krzakach? Bo przed Nim żyli. Przed Nim. Bóg tam, a oni tu. Ktoś kiedyś powiedział, chciałbym wrócić do czasu, kiedy człowiek nie zgrzeszył. Chciałbym być jak Adam. A ja powiedziałem, a ja nigdy nie chcę. Ja nie chcę być jak Adam. Bo Adam nie był narodzony z Bożego Ducha. Bo w Adamie nie mieszkał Święty Duch. A rozumiecie to? Jego tam nie było w środku. Adam z Ewą żyli przed Bogiem. Rozumiecie? Przechadzali się razem, ale obok. Obok. To nie o to chodziło. Ostatni ludzie nie muszą się chować, bo żyją w Nim. W Nim. Pierwsi żyli przed Nim, a ostatni żyją w Nim. Jesteś człowiekiem. Jesteś ostatnim Adamem, nie pierwszym Adamem. Żyjesz w Chrystusie, nie przed Chrystusem. Nie udajesz niczego, nie pokazujesz, nie zarabiasz. Musisz fajkę przełożyć. Trzeba przełożyć fajkę na życie w Nim, a nie przed Nim. Jeszcze dziś decyduj, że będziesz z Nim tak chodził. Powiedz Boże. Ja odnawiam moje życie modlitewne, albo je buduję na nowo zupełnie. Być może to, co miałem, to jest jakaś namiastka. Jakiś detal. I okej, może to dobre jest. Ale to jakieś fragmentaryczne. Jakoś tak mi się żyje, że tak, no modlę się do Ciebie, to jest okej, na nabożeństwo pójdę, jest okej. Jak jest mocnowienicza, to też jest okej. Jak mam spotkanie z wierzącymi, no to jest jakoś okej, ale w ogóle jakoś tak na co dzień, tak jakoś jest obok. Jakoś Ty, ja, YouTube. Jakoś tak w ogóle dziwnie, Panie. Tak niesłodko. Tak są te wzloty i upadki. Raz na wozie, raz pod wodą. Jakoś tak mnie kurczę dziwnie. A wiem, że nie o to Ci chodzi. Pomóż mi, Duchu Święty, zbudować życie modlitewne. Powiedz do Niego to, co powiedzieli pierwsi uczniowie. Naucz nas się modlić. Naucz nas się modlić. Przyjdź i powiedz, naucz mnie modlić. Ja tak się modliłem. Naucz mnie.
Naucz mnie być z Tobą! Naucz mnie być blisko! Naucz mnie, Duchu Święty! Naucz mnie! Wielokrotnie ludzie, którzy przychodzą do nas do kościoła, dostają prostą informację. Zapomnij o wszystkim, co widziałeś do tej pory. O wszystkim. Jak to o wszystkim? Jestem nawrócony 15 lat. Zapomnij. To co mam zrobić? Fundamenty wiary. Lecimy od początku. Dlaczego? Bo krzywo masz. Skąd wiesz? Bo większość ma krzywo. Lecę po linii proszę ciebie logiki. Jak się pomylę, to cię przeproszę. Ale najczęściej jest tak, że każdy ma krzywo. Bo religia nas pokrzywiła, rozumiecie? Humanizm nas pokrzywił. Świat nas pokrzywił. Życie modlitewne krzywo wzrosło. Bycie z Nim stało się krzywe. Dlatego większość życia przebywamy jakby obok. Coś robimy i bierzemy od Niego jakąś moc do jakichś konkretnych rzeczy. Umiemy już pewne rzeczy ogarnąć. Ale czy tak ma być? Czy to tak ma być? Bądź z Nim głęboko. Jeszcze dziś to Mu powiedz. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się do ludzi. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, w którym się chodzi każdego dnia. Że Ty jesteś Bogiem, w którym każdego dnia jesteśmy blisko. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, dziękuję Ci za to, że my możemy wchodzić na nowy wymiar bliskości z Tobą jeszcze dziś, Panie. Ojcze, ja modlę się o to, aby życie modlitewne każdego z nas wzrastało, Ojcze, a jeśli potrzeba, żeby było zrujnowane i zbudowane od nowa. Modlę się o to, Duchu Święty. Dziękuję Ci za to. Ojcze, naucz nas wszystkiego, czego nie umiemy. Pomóż nam, Duchu Święty, być blisko z Tobą. Ojcze, wiemy naprawdę dużo, ale pomóż nam przeżywać wszystko, co wiemy. I jeszcze więcej, Boże. W imieniu Jezusa. Amen.